Tak to mniej więcej wygląda nagrywanie różnych rolek. Pogoda, marzenie. Właśnie przyjechałem zostawić autko do czyszczenia. Stwierdziłem, że po zimie wypadałoby je trochę przeczyścić. Tyle, że jak zostawiłem autko, no to go nie mam i teraz sobie spaceruję. Nad głową latają myśliwce. Tutaj jest niedaleko w ogóle lotnisko Chopina w Warszawie i teraz widziałem dwa wojskowe myśliwce. Bardzo głośno, bardzo ładnie i fajnie. Nagrywam to kamerką GoPro Hero 10, którą dzisiaj otrzymałem w zamian za swoją starą dziewiątkę z gwarancji, gdyż moja dziewiątka miała problemy z mikrofonem, on tam tak trzeszczał, były takie dziwne trzaski. Reklamowałem ją dosłownie niedawno, bo się w końcu na to zebrałem. No i GoPro uraczyło mnie nową kamerką, tylko że model nowszą. No i to w sumie dla mnie bardzo satysfakcjonujące rozwiązanie. Sprawdzam oczywiście, pierwszy raz dzisiaj ją włączyłem, czy ten mikrofon działa, czy nie. Więc jeszcze tego nie wiem, ale zaraz zobaczę na komputerze. Ale tu latają. Takie tu samoloty. Pan tu poleca. Sobie idę, spaceruję, czekam po prostu. Czekam, aż mi wysprzątają autko. Siema. Pogoda to jest marzenie dzisiaj. To jest chyba najcieplejszy dzień w roku jak do tej pory. Pogoda idealna na święta wielkanocne, które już w ten weekend. Samoloty nad głowami. Cały dzień, całą prawie noc. Dzisiaj jak tak tutaj przechodzę między tymi domami, to widzę, że dużo osób zabrało się za czyszczenie swoich aut. Mnie to się w ogóle nie dziwię, bo pogoda jest naprawdę idealna i w sumie cieszę się, że tym swoim terminem na czyszczenie trafiłem w taką pogodę też, bo umawiałem się już jakieś 2 tygodnie temu. Przez całą zimę to autko jeździło z tymi wszystkimi meblami, załatwialiśmy różne sprawy po przeprowadzce do Warszawy i stwierdziłem, że należy mu się jakaś miła nagroda. Leci Wizer tym razem. Kurtka zimowa dzisiaj to był taki delikatny błąd. Błąd w obliczeniach przy wychodzeniu z domu w miarę na szybko. To nie jest do końca kurtka zimowa, ale ona jest dosyć ciepła. To jest właśnie ten myśliwiec. Taki to odgłos wydaje ten myśliwiec. Dużo wojskowych samolotów teraz. O, kolejny leci. Upłynęła sobie chwilka, byłem nawet w domu, wypiłem kawkę, zostawiłem kurtkę i wracam teraz po autko. Mam nadzieję, że będzie świeżo, czy na pewno będzie w aucie w sensie. To już jest taki naprawdę moment, w którym czuć wiosnę, a jakoś tak automatycznie takie różne wspomnienia z no, tych wszystkich takich ciepłych dni wracają. Czuć klimat jakiejś jazdy rowerem, różnych podróży, grillowania. Taki ćwierkają. Tylko czy w tej Polsce to za długo jest ta zima i jesień. Ja jakoś tak nigdy nie mogę tego znieść. Wow. Czysto. Jakbym wyjechał z salonu. Bardzo mi się podoba. Zaraz wam jeszcze pokażę na zewnątrz, jak to się prezentuje. Francja, elegancja. Trzeba dbać o furę, bo musi jeździć jak najdłużej. Świeci się, jak nie powiem co. Nice, wesoło. Wyposażyłem się w perfumy do auta. Zobaczymy, jak to działa. Już tutaj sezon się zaczął. Motocykle wyjechały. O, paliwo trzeba dotankować. Może pojedziesz tu? Co tam chcesz? Nie, chyba że gdzieś tam pojedziesz. Czy ci nie chcę? Nie wiem. Dobra, to ci na razie zastanowię się, zastanowię też. Zostawię cię. No, okej. Okay. Tak mi napisz, bo. Tak. No to jedziemy. Gdzie jedziemy, moi drodzy? Zostawiłem Igę w sklepie, bo ja to w sumie nie jestem fanem chodzenia po takich miejscach. Jadę zatankować furę. Zapach perfumów też unosi się w powietrzu. Ludzie w opiniach pisali, że kobiety same ściągają ubrania. Takie to są perfumy! No, niby tak. No, jesteśmy na stacji. Trzeba zatankować. Dobra, teraz koniec. To ten sam dzień. Ale trzeba jeszcze nagrać Unchained Melody po polsku. Tak to mniej więcej wygląda nagrywanie różnych rolek.
kłama. Czas płynie tak, może sprawić, że jej chcę. Raz, 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 raz. Samotny czas. Ale popsułem, miałem włączone głośniki. Samotny czas. Czas płynie tak powoli. Czas może sprawić, że będziesz wciąż mała. Ja chcę. Czas może sprawić, że... No ciekawie w sumie. Miałem taką wersję trochę z niższą tonacją i trochę jakby mniej dynamiczną. To szło jakoś tak. O miła ma. A, to już było za wolne. Takie flaki z olejem się robiły z tego. Dobra, chyba jestem ostatecznie w miarę zadowolony. Plik dźwiękowy się zgrywa. A jeszcze oczywiście trzeba zgrać materiał z kamery. Niestety muszę odkręcać to za każdym razem, kiedy chcę dostać się do karty pamięci, bo nagrywam rolki pionowo. Mam klatkę taką na aparat, ale właśnie to, co montuję do statywu, przykrywa mi wlot na karty. Więc trzeba się poważnie zastanowić, czy chce się wyciągać to, czy nie. Trzeba być pewnym, że chce się wyciągnąć już kartę. Tak, a to jest ogólnie monitor przyczepiony, na którym ja widzę siebie. Od jakiegoś czasu go mam. Bardzo go polubiłem, bo kiedyś nie miałem i denerwowało mnie to, że nie widzę siebie. W sensie nie wiem, jak wygląda kadr. Karta, jak wygląda na wideo. I oczywiście pod to wideo trzeba podłożyć teraz dźwięk. Muszę to niestety zsynchronizować ręcznie, bo po prostu na wideo nie było muzyki, był tylko mój wokal i to nie wyszukuję. To jest dźwięk z kamery. A to nasz dźwięk muzyczny. Może sprawić, że... Jak znajdziesz 15 jajek w ogrodzie, to dostaniesz nagrodę od zajączka. Dobra. 15 jajeczek musisz znaleźć. Chyba nie dasz rady, Szymek. Szukaj. O kurde. Super. 15 nie znajdę. Nie znajdę. Ty no, na razie masz jedno. A, dobra. Chodź, pomogę ci, a tutaj gdzieś? Poczekaj, trzeba zobaczyć to dobrze. Co ten zając porozstawiał? A sam teraz nie... Ty, a zobacz tu, może tu gdzieś. O, mam. Ty, no patrz, no widzisz. Dwa zielone mam. Super. Mama, nalazłem też zdolcia. Może gdzieś tu pod nogami, tylko ty się rozglądaj pod nogami też. O. O, no masz. 9, 10, 11, 12, 13, jeszcze dwa. O. Jest. Jest i to też zdolcia. Musisz się dobrze rozglądać. Dobra, wszystkie masz, stary. Ty, a co tu jest to? O, konsolę dostałem! Konsolę? Nie, że to twoje. Ja cię kręcę. O, nasz już jest. Poniedziałek wielkanocny, spędziliśmy te święta bardzo fajnie w rodzinnym gronie. Jesteśmy sobie w Warszawce i idziemy teraz jeszcze pochillować na polu mokotowskim, w parku. Mam na aucie pełno pyłków takich, przez które mam koniec świata dzisiaj z alergią. W bardzo krótkim czasie zrobiła się niesamowicie dobra pogoda. Wczoraj to w ogóle czułem się, jakby był sierpień. Dzisiaj zresztą też, zobaczcie, jak jestem ubrany. Jest 1 kwietnia, prima aprilis dzisiaj w ogóle też. Ale ja was nie kłamię, naprawdę jest ciepło. To były dla mnie też takie hardkorowe dni pod względem alergii, bo nagle się okazało, że wszystkie pyłki były wszędzie. Wciąż są i to jest ciężko. Ale my kończymy tego vloga. Idziemy się przejść do parku. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie. Subskrybujcie ten kanał po więcej takich treści, materiałów. Oczywiście słuchajcie mojego najnowszego singla, czyli Wystawy. Znajdziecie go na Spotify i YouTube. Mateusz Ciawłowski. No jest klimacik, ja mam trochę takie flashbacki.
do wcześniejszego naszego mieszkania tutaj, bo wcześniej mieszkaliśmy bliżej centrum i mieliśmy Park Szczęśliwicki niedaleko. I tam było fajnie sobie wyjść. A teraz jesteśmy na Polu Mokotowskim, gdzie jestem chyba po raz pierwszy. Chociaż mam wrażenie, że przyjeżdżałem tu kiedyś rowerem, ale tak nie zwracałem uwagi na otoczenie. To jak się podoba? Iga, ty się opaliłaś na twarzy? Ta. To słońce. Pewno. Słońce jak na Majorce. Czyściutka woda. Podajcie też na Instagram mciawlowski. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych vlogach i materiałach. Opowiesz mi, że nie chcesz dłużej tak. Za życia pędem biec przez świat się pchać. O, panie. Zgubiłem go w międzyczasie, ale to wyglądało jak ujęcie z...